Witam na kanale Gips Karton i tak dalej. W tym wideo chciałbym pokazać taką bardzo podstawową funkcję, jeżeli chodzi o pomiary. Umownie mam pomieszczenie, które muszę wymierzyć pod kątem wykonania gładzi na przykład, czy też malowania. Muszę zmierzyć powierzchnię sufitu, muszę zmierzyć powierzchnię ścian, odjąć powierzchnię okien. Wszystko to mogę zrobić przy użyciu dalmierza bez robienia notatek pośrednich, czyli nie muszę zapisywać pośrednich wymiarów, później przy użyciu kalkulatora ich dodawać, odejmować. Wszystko zrobię przy użyciu jednego narzędzia, jednego jakby pomiaru. W ten sposób mówię, ograniczam możliwość popełnienia błędu, jak również oszczędzam sporo na czasie. Mierzę każde pomieszczenie z osobna i zapisuję na sobie na projekcie, na jakimś tam szkicu już gotowe wymiary powierzchni każdego pomieszczenia oddzielnie. To najwyżej mogę tylko zsumować te wymiary, chociaż też jakby możemy właściwie cały dom zwymiarować. Dla ułatwienia, powiedzmy, jakiegoś tam oszacowania robocizny, możemy wymiarować każde pomieszczenie, powiedzmy, oddzielnie, bo na podstawie szkicu będziemy mogli łatwiej określić, powiedzmy, chociażby takie elementy jak ilości narożników i tak dalej. Tutaj generalnie chodzi tylko o pole, o powierzchnię, nie? Czyli albo pojedynczo pomieszczenia, albo cały budynek możemy w zasadzie zwymiarować bez robienia pośrednich notatek. Do tego celu wykorzystam funkcję pole powierzchni i teraz umownie tak sobie zmierzę, będę mierzył pole powierzchni tej ściany i odejmę sobie jednocześnie od razu przy pomiarach odejmę powierzchnię otworów drzwiowych. I tak kolejno każdą ścianę, oczywiście ja tutaj będę bazował tylko na tej jednej ścianie jako na przykładzie. Mierzę sobie powierzchnię ścian. Uzyskałem wynik 18 bez mała i pół metra kwadratowego i teraz odejmę otwory drzwiowe, czyli wykorzystam funkcję odejmowania. Włączam przycisk minus, czyli informuję dalmierz, że ten pomiar, który będę robił, to będzie pomiarem pomniejszającym ten wynik, który otrzymałem wcześniej. Uzyskałem wynik, tak troszeczkę to potrwa, uzyskałem wynik 2,3 metra i teraz ponownie włączę przycisk odejmowania i mam w tej chwili powierzchnię ściany z pominięciem tego pierwszego otworu. Idę mierzyć i odjąć drugi otwór, to może być, mogą być drzwi, to może być okno, nie ma znaczenia, czyli ponownie wciskam przycisk odejmowania. I mierzę powierzchnię następnego otworu, uzyskałem 2,16 i odejmuję od oba otwory, odjąłem, suma to jest 13, praktycznie 14 metrów kwadratowych. I teraz idę do następnej ściany, którą będę mierzył, czyli w tej chwili będę wykorzystywał funkcję dodawania. Idę umownie do innej ściany, mierzę jej powierzchnię. Powiedzmy sobie stąd. Uzyskałem wynik 12 bez mała 13 metrów i ponownie wciskam przycisk plus. I mam sumę tych dwóch ścian. Umownie nie było tutaj żadnych, powiedzmy, otworów. Jeżeli były otwory, na przykład otwór okienny, no to przechodzę do funkcji odejmowania,
wciskam przycisk minus, podchodzę do tego otworu i go sobie mierzę. Tutaj umownie, powiedzmy, że to jest jakieś tam okno. Zmierzyłem, ono ma 3 i tam 33 metra i ponownie włączam przycisk odejmowania i mam sumę 23 metry i tam z ogonkiem. I tak kolejno wszystkie ściany sobie mierzę. Także bardzo prosto, na koniec mam jeden wynik, więc tylko jego sobie zapisuję, a dużo pracy odpada. Tak samo to dotyczy wszelkich pomiarów. Tutaj pokazałem na przykładzie powierzchni, ale również można sumować i odejmować długości, objętości, także tutaj nie ma tego problemu. W sytuacji na przykład, gdy mamy podciągi, bo czasami jest jakiś element typu podciąg, mamy szerokie, duże przejście, nie ma filarów bocznych, jest tylko u góry podciąg, no trudno jest tam się dostać na górę bez drabiny, jak to policzyć. Również tak samo mierzymy powierzchnię całej tej ściany razem z podciągiem, a potem w późniejszym momencie mierzymy tylko światło pod tym podciągiem, czyli i odejmujemy te dwa wyniki od siebie, uzyskujemy powierzchnię podciągu. W przypadku sufitów, ja tutaj się posłużę miarką jako takim przykładem, w przypadku sufitów możemy mieć pomieszczenia, które są czworobokami, możemy mieć pomieszczenia, które są powiedzmy jakimiś tam bardziej złożonymi kształtami. Ja tu się posłużę o takim przykładem najprostszym. W przypadku takiego kształtu pomieszczeń możemy to wymiarować na dwa sposoby. Oba są jakby jak najbardziej powiedzmy prawidłowe. Możemy sobie zmierzyć najpierw, podzielić to jakby na dwa czworoboki, najpierw zmierzyć sobie ten mały czworobok, później ten duży czworobok, zsumować te wymiary, a równie dobrze możemy zmierzyć, stojąc w tym miejscu, możemy zmierzyć po dwa te boki, czyli tak jakby pomieszczenie było czworobokiem, mierzymy z tego miejsca to pomieszczenie, mamy pole powierzchni, tak jakby pomieszczenie było jednym czworobokiem, następnie przechodzimy do przechodzimy sobie z tego narożnika do tego i mierzymy te dwa boki, czyli tak jakby ten nieistniejący czworobok i odejmujemy go od tego bazowego wymiaru. Także sposobów jest wiele. Wszystko to jest po to, aby jak najmniej później czasu zajęły nam obliczenia i przygotowanie na przykład wyceny. Także to by było tyle w tym wideo. Aha, tak samo jeżeli chodzi o, to tak jeszcze trochę dodam, jeżeli chodzi o jakieś elementy znajdujące się wewnątrz, murki, ściana, mamy wmurowaną ścianę, chciałbym zmierzyć długość tej ściany. Tutaj, od otworu drzwiowego do otworu drzwiowego. Sam w zasadzie bez pomocy drugiej osoby, która by przyłożyła tarczę celowniczą przy drugim otworze, no i praktycznie można powiedzieć, nie jestem w stanie tego zmierzyć. Wykorzystując właśnie pomiar długości i możliwość dodawania, odejmowania tych wymiarów, jestem w stanie zmierzyć to bez większego problemu. To może być ściana, to może być murek nawet na przykład, nie? Czyli podchodzę do tego miejsca tutaj, włączam pomiar do ściany, to może być jakiś inny element na przykład, przechodzę tutaj, włączam funkcję odejmowania, przechodzę tu, przykładam dalmierz, mierzę, wciskam minus i mam wynik. Odległość od otworu, od światła otworu wewnętrznego do światła otworu wewnętrznego. Jeżeli chciałbym obliczyć powierzchnię na przykład takiego murku, takiej ściany, ona nie ma otworów drzwiowych, ona jest po prostu aż po sam, otwory są po sam sufit,
i chciałbym obliczyć powierzchnię, to również w ten sam sposób przechodzę do funkcji pomiaru powierzchni i mierzę powierzchnię stąd do samej góry aż do ściany, czyli przechodzę na pomiar raz, powiedzmy sobie, stąd zmierzę, będzie mi wygodniej. Uzyskałem łączną powierzchnię ściany razem z tą nieistniejącą jakby częścią, po czym włączam przycisk funkcję odejmowania, podchodzę w tą część i mierzę powierzchnię tą nieistniejącą, którą odejmę od całości pomiaru. Tutaj również taka skróty trochę go zmierzę. To nie jest w tej chwili aż tak istotne, chodzi o samą ideę. I włączam ponownie przycisk minus jako funkcję i powierzchnia tej ściany, tego murku mojego, to jest w tym przypadku 7 metrów. Także bez pomocy drugiej osoby zawsze jesteśmy w stanie, praktycznie w 99,9% przypadków jesteśmy w stanie samodzielnie dokonywać pomiarów. Nie musimy przychodzić na budowę. Przyjechaliśmy sami prosić inwestora o pomoc. A proszę mi tam przytrzymać, a coś tego, bo to czasami wygląda tak, jakbyśmy sobie w pewien sposób byli osobami, które nie radzą sobie. To też może mieć wpływ na ocenę jakby nas samych jako wykonawców przez klienta. Jeżeli nie radzimy sobie z prostymi rzeczami, no to mówię, w cudzysłowie, to może coś tam czasami niektórym świtać w głowie i mogą powiedzieć, no nie, dziękuję. Także to by było tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.